Panie prezesie, czy współpraca z samorządem to nadal jeszcze biznes, czy już tylko misja? Przede wszystkim to musi być biznes, bo to gwarantuje podstawy stabilnego wzrostu, ale sądzę, że nie możemy zapominać, że to z drugiej strony jest też misja kształtowania naszego otoczenia. Jedno z drugim musi być połączone. Tylko pytanie, skoro większość samorządów to jest cena tego dynamicznego rozwoju w minionym okresie programowania, zbliżyła się do progów ostrożnościowych, czy nadal te projekty samorządowe są bankowalne, mówiąc najkrócej? Projekty, które nie będą bankowalne, nie będą mogły być sfinansowane, to jest proste. W związku z tym sztuką po stronie samorządu, jak i doradców finansowych, w tym banków, jest, aby tak projektować przedsięwzięcia samorządowe, aby był z niej generowany zwrot. Sztuką jest wyliczenie tego zwrotu i pokazanie bankowi, że projekt jest w stanie się po prostu spłacić. Czy możecie w tym obszarze, myślę o doradztwie, doradzać, jak zarządzać płynnością i jakie warunki spełnić, żeby być pewnym i wiarygodnym klientem dla banku? Na pewno potrzebny jest kontakt wykwalifikowanej kadry bankowej z samorządami, ze skarbnikami, pokazywanie, jak można efektywnie pozyskać środki, odblokować środki, które często w samorządzie są zamrożone i są nieużywane, a mogą stanowić dodatkowe źródło płynności. Co miałoby w perspektywie nowego okresu programowania decydować o synergii i gdzie chcecie budować przewagi konkurencyjne, bo wiemy, że banki spółdzielcze są od zawsze z samorządami i te relacje, które macie, mogą zwłaszcza w trudnym czasie decydować o perspektywach rozwoju współpracy na przyszłość, która nie będzie łatwa. Niewątpliwą przewagą banków spółdzielczych, i myślę, że to jest nie do podrobienia przez banki komercyjne, to jest bliskość samorządu, znajomość lokalnych potrzeb i to, że prezesi, czyli decydenci w bankach spółdzielczych, mieszkają w tym środowisku, więc oni wiedzą doskonale, czego dana gmina, dany powiat potrzebuje. To jest nasza przewaga, to jest nasz atut. Czy skala tych projektów, które będą realizowane w nowym okresie programowania, sprawi, że znajdzie się tam miejsce dla bankowości spółdzielczej? I jeżeli tak, to w jakich przede wszystkim obszarach? Do tej pory miejsce dla bankowości spółdzielczej było. Jesteśmy w tym sektorze na prawie 10% udziale, także to jest dość dużo. W związku z tym nie sądzę, aby nowa perspektywa coś miała tutaj zmienić. Natomiast jakie projekty mogą być istotne? Myślę, że te projekty, które są zgodne z kierunkami subsydiowania z pieniędzy unijnych. Tutaj nie ma żadnych cudów, po prostu szukamy tych projektów, które samorządy będą współfinansowały, gdzie nasza rola może być istotna. Które z produktów byłyby z punktu widzenia samorządu szczególnie interesujące czy szczególnie ciekawe? Co do produktów, myślę, że do tej pory samorząd tradycyjnie opierał się na kredycie. Obligacja to była już innowacja i oczywiście obligacje się doskonale rozwijają. Uważam, że to jest dobry kierunek, szczególnie dla dużych samorządów, finansowanie poprzez obligacje. Natomiast to, o czym marzę od wielu lat, aby samorządy potrafiły kontraktować projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. I to jest ta nowa perspektywa i nowa jakość. To jest w ogóle jakość, która może podnieść efektywność gospodarowania naszymi, czyli nas jako podatników, pieniędzmi. Natomiast na to trzeba jeszcze kilku, może nawet kilkunastu lat. Czyli jest potencjał rozwojowy i będzie co robić w najbliższym czasie. Najbliższe dziesięciolecia są pełne zadań. Dziękuję bardzo. Dziękuję.